Cześć, jestem Aleksander Kiedbała, jednoosobowy team Aleksander 666 Rally Team. Witam. Taki rajd przygoda, jeżeli jednoosobowy zespół, bo zasadniczo wszystko musisz sam robić na tym rajdzie. Tak, nawet problemem jest przeczytanie i dostosowanie do siebie regulaminu, ponieważ może przeczytanie i dostosowanie nie, ale zdanie egzaminu, gdzie pytania są, kto może odprowadzić pojazd, no w zasadzie są takie trochę bez sensu dla mnie, no bo kiedy zawsze robię to sam, no to nie zwracam na to uwagi, czytając regulamin, no i było trochę kleksów dzisiaj z tym spowodowane, ale no, wydaje mi się, że samemu to jest też jakiś troszeczkę inny wymiar takiego ścigania, no bo jednak no, człowiek nie dość, że sam nawiguje, sam prowadzi, no to jest z definicji w rajdach motocyklowych, no to jeszcze sam ogarnia serwis, transport, logistykę, no jest trochę zabawy. Czekacie taki weekend przygody, zdecydowanie. Tak, szkoda, że tylko jeden. Szkoda, że tylko jeden, tak? Słuchaj, jakie plany związane właśnie z tym startem? Jak chcesz jechać, jak szybko chcesz jechać, jak dobrze chcesz się tutaj bawić? To jest troszeczkę inna impreza niż imprezy, w których do tej pory brałem udział. Wcześniej jeździłem w Rally Breslau, to jest 5 dni ścigania, gdzie tych odcinków specjalnych jest o rząd wielkości więcej niż tutaj. Tam pierwsze skrzypce grało przygotowanie takie choćby kondycyjne, kiedy przycisnąć, kiedy odpuścić, czy wykorzystać powiedzmy moc taką psychofizyczną w ostatnich dniach, czy może wystrzelać się z niej w pierwszych i do końca docisnąć powiedzmy ostatkiem sił. No tutaj nie ma czasu i nie ma możliwości robienia takich planów. No ten rajd trzeba pocisnąć piecem od początku do końca. No i tutaj rodzi się pytanie, czy ja potrafię w ten sposób prowadzić motocykl. Nie wiem, przyjechałem tutaj po to, żeby to sprawdzić. To się okaże za, no może będzie jeden dzień to co najmniej, ale już po tych pierwszych odcinkach specjalnych będziesz wiedział, na co cię tutaj stać. Tak, tak. Najważniejsze dla mnie jest nie dać wyprzedzić się kładom, no bo wtedy ta jazda w kurzu no nie jest ani przyjemna, ani zdrowa, ani bezpieczna i nie stanowi już jakiejś super frajdy. No fajnie by było jednak nie dać się wyprzedzić kładom. No zobaczymy. Trudno stawiać sobie cele na debiucie w Pucharze Baja, no bo to jest jedna wielka niewiadoma.